Siódma runda, Mistrzostw Polski za nami i o ile te mistrzostwa no, powoli się rozkręcały, to znaczy nie było jakoś super dużo w ciekawych partii, jeżeli chodzi o sam początek, tak od wczoraj mam wrażenie, że zawodnicy oraz zawodniczki no, wrzucili wyższy bieg i o ile wczoraj pokazałem wam partię Oli Malczewskiej, gdzie poświęciła swoją wieżę, poświęciła swojego skoczka i koniec końców wygrała, tak dzisiaj pokażę wam partię pomiędzy Radosławem Wojtaszkiem oraz Bartkiem Soćko, gdzie no jeden z zawodników Zagrał jak maszynka. Dosłownie nie popełnił żadnego błędu. Zagrał na poziomie takim, że gdyby to była partia Magnusa Carlsen'a, to nikt by nie powiedział, kurczę, słabo zagrał, zagrał Magnus. Tylko naprawdę to była partia z takiego najwyższego szachowego poziomu. No i jeden z zawodników policzył prawie 10 ruchów do końca partii. Także zachęcam do oglądania. Na koniec pokażę Wam wyniki, ponieważ mamy już prawie że pierwsze rozstrzygnięcia, a my już lecimy. Także Radosa Wojtasze mierzył się z Bartoszem Soćko, dwóch bardzo doświadczonych zawodników. Radosław Wojtaszek to człowiek, który jak równy z równym potrafił grać z Magnusem Carlsenem jeszcze kilka lat temu. Miał w swoim piku ranking 2750, natomiast z drugiej strony Bartosz Soćko, no, żywa legenda polskich szachów zawodnik, który był długo trenerem kadry yy, naszych mężczyzn, i tak dalej, i tak dalej. Na pewno było wiadomo, że biorąc pod uwagę styl Bartosza, będzie to partia typu ciekawa. I nastąpiło D4 Skoczek f6, c4, e6, skoczek poszedł na f3, d5, skoczek c3 i koniec e7. Najbardziej klasyczny... Gambit hetmański, gdzie tutaj czasami możemy to zbić, zagrać goniec G5, możemy zagrać w inny sposób, możemy ustawiać się poprzez Katalona. Radosław Wojtaszek zdecydował się zagrać ruch goniec F4, nastąpiła Roszada A3, no i teraz grający czarnymi. Oczywiście mógłby zagrać to na masę sposobów. Można grać przez B6, prawdopodobnie A6 nie jest złym ruchem, pewnie można to zbić, natomiast on zdecydował, że ok. Fajnie, jak będzie coś się działo. I zagramy posunięcie C5. I teraz, bardzo często tego typu pozycje kończą się tym, że wszystko się tutaj wymienia. I gramy sobie końcówkę. Wymieniają się hetmany, chillera, utopia. Nastąpiło więc bicie. Bicie? No i teraz E3 na spokojnie. Jeżeli teraz czarne będą chciały, wiecie, jakoś wysuszyć pozycję, mogą myśleć o biciu. I jak nastąpi bicie, być może będziemy chcieli to zbić od razu, być może zbijemy to trochę później. Natomiast czarne nie były tym zainteresowane i zagrały bardzo agresywnie, bo najpierw zagrały skoczek C6. Nastąpiło Hetman C2 i teraz Hetman A5. Mogłoby się wydawać, że podstawiamy widełki, no ale oczywiście tutaj po biciu nie możemy odbić, ponieważ jest Hetman A1, także spoko. Nastąpiło więc wieża T1. No i teraz znowu czarne mają kilka możliwości, w jaki sposób mogą grać, natomiast. Wydaje mi się, że najbardziej agresywnym jest zagranie ruchu skoczek E4. Zauważcie, ja dlatego nie gram tych wariantów z końcem na F4, bo to są takie pozycje, w których ja czuję się niekomfortowo. No bo zauważcie, grozi jakieś bicie tutaj. Zagramy jeden nieuważny ruch, nastąpi bicie, my to odbijemy, przeciwnik zbijamy, my odbijemy i nagle losowo straciliśmy pionka, bo wszystkie figury przeciwnika atakują nas. Natomiast dlatego ja mam 2200, a Radosław Wojtaszek ma 2661, że on wiedział, co tutaj zagrać, zdecydował się zbić na D5, nastąpiło bicie i bicie wierzą. No i ktoś z was mógłby sobie pomyśleć: Aha, okej, okay, spoko, białe zdobyły sobie Pionka. Natomiast to prawdopodobnie była idea Bartosza Soczko. Też zastanawiałem się, na ile to jest jakaś teoretyczna pozycja, ponieważ Radosław Wojtaszek yy, no, praktycznie nie stracił czasu, żeby do niej dojść. A wiecie, a to jest przyjęcie poświęconego Pionka. Yy, prawdopodobnie jest to jakaś teoria, prawdopodobnie są to jakieś warianty, które Radosław Wojtaszek znał. Nastąpiło bicie. Bicie. Teraz skoczek E7, no i ogólnie idea koloru czarnego jest taka, że oczywiście oddaliśmy jednego pionka. zaraz zobaczycie, że oddamy także drugiego pionka. natomiast długofalowo zarówno ten pionek, jak i ten pionek będzie po prostu słaby. No i plan jest taki, że powybijamy te dwa pionki i gramy sobie dalej. Yy, natomiast tutaj Radek Wojtaszek decyduje się znowu na najlepszy ruch w pozycji, a mianowicie posunięcie skoczek G5. Zauważcie, że stracił tutaj 15 minut czasu i zagrał ruch skoczek G5. I oczywiście chodzi o to, żeby dać mata. Raczej Was nie zaskoczyłem. Natomiast prawda jest taka, że nie jest prosto się przed tym obronić. No bo, nie wiem, zagramy F5, to bardzo mocno osłabiliśmy sobie tę przekątną. Zagramy H6, tak jak kiedyś Hikaru Nakamura z Magnusem, no to podstawimy mata. Dlatego jedynym w zasadzie sensownym ruchem jest tutaj zagranie ruchu G6, ale teraz tutaj są już jakieś osłabienia. Nastąpiła cofka, poszło goniec F5. Teraz E4. No i znowu czarne nie chcą gdzieś tym gońcem wracać, bo nie bardzo jest po prostu gdzie. Dlatego nastąpiło H6. Teraz, jak nastąpiłoby bicie, to po biciu, biciu, biciu pozycja jest raczej wyrównana. Dlatego Radek Wojtaszek znowu zagrał najlepsze posunięcie, skoczek F3. Nastąpiło cofnięcie, Radek bije kolejnego pionka. Przez chwilę ma dwa pionki więcej, natomiast Bartosz Soćko, zauważcie, nie ma żadnych problemów, jeżeli chodzi o rozwój. Goniec jest bardzo aktywny, drugi goniec jest bardzo aktywny, skoczek zaraz wejdzie, wieża zaraz wejdzie, Hetman tutaj atakuje, Hetman tutaj atakuje. Wszystkie figury czarnego są niesamowicie aktywne, no i trzeba założyć, że oba te pionki prędzej czy później spadną. I prawdopodobnie to jest. Okienko, w którym Radosa Wojtaszek musi grać idealne posunięcia, bo jeżeli raz drugi się pomyli, to prawdopodobnie czarne uzyskają pełne wyrównanie. Nastąpiło więc koniec E2. Koniec poszedł na A3 i zbił pionka. Proszada, pomimo tego, że czarne biją kolejną figurę, to jak Hetman wróci sobie na B1, to jest atak tutaj i nagle to figury białego zaczynają być bardzo mocno aktywne. I to wszystko było sensowne. Nastąpiło wieża C8. Hetman poszedł na B7, nastąpiło skoczek C6, mamy 22 posunięcie wykonane i w tym momencie zaczyna się kombinacja, która praktycznie trwa do końca partii. Ta partia trwała jeszcze 10 posunięć, natomiast wszystko to, co wydarzyło się później, rozpoczęło się od tego ruchu. Ponieważ tutaj Radosław Wojtaszek zdecydował się na potężne uderzenie, na piękny ruch, który w ogóle. Wyszedł tutaj z niczego, ponieważ jakie ruchy wy byście wybrali? Prawdopodobnie myślelibyśmy o ruchach jakichś takich jak wieża D1. Ja bym pomyślał też o jakimś H3, żeby nie mieć jakichś problemów na pierwszej linii. Może bym wycofał gońca. Natomiast Radek Wojtaszek rozumiał, że tutaj możemy zdecydować się na posunięcie, które na pierwszy rzut oka wydaje się być w ogóle nielegalne. A mianowicie tym posunięciem jest wieża na D5. Ruch, o którym trudno w ogóle pomyśleć podczas realnej partii. A Radek go znalazł. I to Radek go znalazł, no wiadomo, pomyślał 20 minut, ale policzył bardzo możliwe dużą część tego, co nastąpiło później w partii. Oczywiście to nie jest tak, że to ubicie i zbijamy i zdobędziemy figurę. No bo raczej możemy zakładać, że tej figury tutaj nie zdobędziemy. Oczywiście jest jeszcze ruch skoczek D7, ustawimy Hetmana tutaj, bla, 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 bla. To trzeba było też policzyć. Natomiast ten goniec jest. Yy, przeciążony i za bardzo bić tego nie można. Natomiast Hetman może sobie odejść. I komputer mówi, że w zasadzie jedną z dwóch opcji, którą, yy, którą Bartosz Soczko powinien tutaj brać pod uwagę, to jest wymiana Hetmanów. Zagrać Hetman C7 lub zabrać Hetman B4. Natomiast z takiego ludzkiego punktu widzenia trudno zdecydować się na wymianę hetmanów, na przykład tutaj i iść na pozycję, gdzie białe mają cztery pionki, a czarne mają trzy pionki. Nawet jeżeli komputer powie, że to jest gdzieś tam koło remisu albo do utrzymania. No to nie chcemy tego grać szczególnie z tak świetnym zawodnikiem jak Radosław Wojtaszek. Dlatego Bartosz Soćko zobaczył, że może odejść hetmanem na a4. I nic złego się nie dzieje. Hetman jest tutaj aktywny, hetman wywiera presję na pionka. Teraz hetman jeszcze broni tutaj broni tutaj, wieża broni, wieża broni, hetman broni wszystko tutaj się broni i wydaje się, że jest git. I wydawać by się mogło, że tego pionka trzeba bronić. Natomiast teraz drugie, fantastyczne posunięcie ze strony Radosława Wojtaszka, a mianowicie on tego pionka nie broni. Ponieważ wiecie, co tu jest ciekawe? To, że ten Hetman chroni tego pionka. Tego pionka zbić nie będzie można. Dlatego zagrał on goniec B5. No i Bartosz Soćko zbił. I wyrównał materiał. Ale to był cały plan Radosława Wojtaszka. Ponieważ w tym momencie decyduje on się na zagranie ruchu wieża E5. Ruch, który w ogóle wygląda po raz kolejny na nielegalny. Zobaczcie, że te ruchy ostatnie. Wyglądają w taki sposób, że jakby Radek w ogóle nie brał pod uwagę tego, jak stoją figury przeciwnika. Gramy tutaj pod gońca. Atakowany jest pionek, olewamy to i oddajemy tego pionka, bo gramy ruch wieża E5. No i teraz oczywiście, nie do końca można to zbić, ponieważ zbijemy tutaj, jest źle. Natomiast jeżeli ten hetman gdziekolwiek sobie odejdzie, załóżmy tutaj, to nagle ten hetman patrzy na pole G7. To wszystko, co stało się do tej pory w partii sprawia, że możemy zbić na E6. Przeciwnik nie może odbić. Zdobywamy figurę i wygrywamy partię. Także nie jest to takie proste. Komputer mówi, że jedyną opcją dla bartosza soczki, czy soczko. Było to, żeby poświęcić tutaj Hetmana i próbować grać na kompozycję. Natomiast, wiecie, jako ludzie jesteśmy w stanie mniej lub bardziej ocenić, że z ludzkiego punktu widzenia to musi być przegrana. Ponieważ ten goniec jest aktywny, ten goniec jest aktywny. Mamy Hetmana, przeciwnik ma tylko wieżę i skoczka. Jak trzeba będzie, to zbijamy jeszcze tego pionka. No, wygląda to po prostu źle. Dlatego Bartosz Soćko wymyślił tutaj, że zbije na F3. I teraz jak nastąpi bicie... To my bijemy, no i teraz już mamy lepszą pozycję w stosunku do tego, co mogłoby być wcześniej, ponieważ pionek jest atakowany, król jest tutaj osłabiony, zaraz zagramy goniec h i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w sytuacji, w której możemy zbić Hetmana w jednym ruchu, Radek Wojtaszek znowu wybiera jeszcze lepsze posunięcie. I wybiera kolejne posunięcie, które wydaje się być nielegalne w pewnym sensie, no bo bijemy figurę, która jest broniona. Oczywiście już Wam wcześniej pokazałem, że nie można tego zbić, bo tutaj następuje. Natomiast okej, okay, to jeszcze nie jest koniec partii, bo następuje tutaj skoczek A5. No i co? Jeżeli my zbijemy, przeciwnik to zbije, my to zbijamy, przeciwnik to zbije, i nagle pozycja jest prawdopodobnie remisowa. Mamy parę gońców, mamy równowagę materialną, prawdopodobnie jest to remis. Dlatego znowu trzeba zagrać najlepszy ruch w pozycji. I po raz kolejny. Radek Wojtaszek go gra. Poświęca swoją wieżę, ponieważ tak samo jak ten pionek był tutaj przeciążony, tak samo jest przeciążony na polu G6. No i oczywiście nie można tego zbić. Król poszedł na H7 i kolejny najlepszy ruch w pozycji Hetman A6. Ponieważ Hetman był atakowany przez skoczka, teraz Hetman broni tej wieży. Hetman tutaj jest atakowany, także musi gdzieś iść. Natomiast teraz seria posunięć, która w zasadzie kończy partię. Wieża idzie na G7, król sobie wraca, zauważcie, że ten hetman poszedł na A6, żeby bronić wieży, ale też żeby bronić gońca. No i teraz wieża sobie wraca, grozi wzięcie tutaj, grozi wzięcie tutaj, hetman poszedł na A6, nastąpiło goniec G7. Król na H7, no i piękne wykończenie. Radek Wojtaszek nawet nie chce bić tej figury, decyduje się na zagranie ruchu Goniec D3 i w taki sposób partia się zakończyła, ponieważ najlepsze co przeciwnik może zrobić to poświęcić tutaj, tutaj i nie wiem, próbować poświęcić Hetmana, no i liczyć na to, że ta pozycja nie będzie przegrana, no ale skoczek na Hetmana to zazwyczaj pozycja przegrana jest i w taki sposób Radek Wojtaszek, nie popełniając praktycznie żadnego błędu, wygrywa bardzo ważną partię, ponieważ wygrał on z Bartoszem Soczko. No i dzięki temu po raz kolejny wysunął się na prowadzenie. Także pokazuję już Wam wyniki. Jeżeli chodzi o wyniki, to Radosław Wojtaszek ma 5 punktów tuż za jego plecami. Będzie, yy, będzie, będzie, znaczy znajduje się Jacek Tomczak, a na trzecie miejsce po wczorajszym zwycięstwie yy, z yy, Michałem Koziorowiczem skoczył Mateusz Bartel. A Kuba Kosakowski jest w ogóle czwarty, także jest jeszcze ścisk. Natomiast oczywiście mamy tutaj osobę, którą możemy nazwać liderem, bo jest liderem samodzielnym, ma 5 punktów, jest to Radek Wojtaszek, za nim jest Jacek Tomczak, Mateusz Bartel oraz Kuba Kosakowski, także mamy ścisk, Michał Koziorowicz dalej ma pół punktu, no i tak to idzie. Natomiast mniej ciekawie wydaje się, że jest w grupie kobiet, ponieważ Ola Malczewska wygrała swoją niesamowicie ważną partię z Julio Mantolak i to sprawia, że ma ona 6 punktów. Zrobiła 6 punktów z 7 partii, zremisowała tylko dwie gierki, wszystko inne wygrała, co pokazuje, w jak niesamowitej formie się ona dzisiaj znajduje. Yy, na tym turnieju. Więc bardzo możliwe, że jeżeli oglądacie, to nie wiem, 29 maja o godzinie 19 to znamy już mistrzynię Polski, ponieważ jeżeli Ola Malczewska wygra swoją kolejną partię z Liwią Jarocką, a Alina Kaszlińska nie, nie będzie w stanie wygrać partii z yy, Oliwią Kiełbasą, no to już Poznamy mistrzynię Polski i będzie to Ola Malczewska. Natomiast nadal może być jeszcze ciekawie. To nie jest tak, że tutaj nikt nie jest w stanie wygrać z Olą Malczewską. Myślę, że jest ona do ogrania. Także zobaczymy, jak to się będzie układać. Także mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Trzymajcie się krótko i do usłyszenia następnym razem. Elo.